Potężna limuzyna albo mały czołg, czyli Chrysler 300C dostanie dziś nowe radio na Androidzie. Zapraszamy. Zaczynamy klasycznie od wyjęcia i wypięcia radia. Trzeba tylko pamiętać, żeby wyjąć najpierw z radia płyty. Na początek zwykła kostka ISO, czyli przejściówka z instalacji auta na nowe radio. Żeby jednak nie było aż tak łatwo, trzeba tu podpiąć moduł, który dogada się z kanem auta, czyli z magistralą, z szyną danych, i pozwoli nam na sterowanie z kierownicy. Jak widać po tych schematach, to nie jest jakoś specjalnie proste i raczej należy to zostawić profesjonalnemu instalatorowi. Ostatecznie bowiem kostki podłączeniowe w tym aucie wyglądają tak. I jest jeszcze jedna niespodzianka w tym aucie, ukryta pod kierownicą, a mianowicie wzmacniacz, z którym też trzeba sobie poradzić. Jeśli jednak przejdziemy ten gąszcz problemów, możemy podłączyć radio. Następnie uczymy je przycisków z kierownicy. Z radiem otrzymasz też opcję zestawu głośno mówiącego, więc trzeba wyprowadzić mikrofon. Skoro podłączyliśmy radio na krótko i wszystko działa, można zacząć zabawę z ramką maskującą. I dopiero tak przygotowane radio wędruje na miejsce starego. I gra muzyka. No jasne. Już kręcę nową ofertę. Wchodzimy na antenę. Przyłączymy następne. Nawigacja oczywiście też jest na pokładzie. Hadron. Sklep hadron.pl, elektronika samochodowa, to miejsce może być już zamknięte, kiedy do niego dotrzesz. Zostawcie informacje w komentarzach, czy podoba Wam się wersja oryginalna, czy po naszej interwencji. Jeśli szukasz radia do swojego samochodu, linki i kontakt do nas znajdziesz w opisie tego filmu. Do następnego razu.